Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Kurczę, tak sobie myślę, nie, stąd będzie dalej, niż chciałbym, żeby było. Udajemy się do pierwszego ogniska, bo przecież tam otworzyłem sobie skrót i trzeba się po te duszyczki cofnąć, kurde. Więc tu na sam początek, tam gdzie jest droga do sanktuarium. No i mam nadzieję, że uda mi się odzyskać te moje dusze, bo ich tam było naprawdę dużo, Holender. Chyba ponad 70 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam. O, więc trzeba to odzyskać. Co prawda o jeden poziom udało mi się ostatnio powiększyć ten level, który już miałem. Ale mimo wszystko 70 tysięcy zmarnować to trochę za dużo, jak dla mnie. Nie, stop, nie tutaj. Pewnie, że nie tutaj. Kurczę, już bym źle poleciał. Pewnie, że tu na dół. Okej. Okay. I teraz tak. I pięknie. Tutaj sobie zjedziemy zaraz, tylko najpierw winda musi podjechać, bo jakbym teraz wyskoczył, to bym zginął. I wszystkie tamte moje duszyczki poszłyby w cholerę. No ho, 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 więc oby tak nie było. Dobra, jedziesz, kochanieńka? Wiem, że to daleko. Dobra, już mogę, tyle się mogę wtudlać. Nic się nie stanie. Widzieliście zielone ucho, piechola? A, zombie, jak nic. Pusty, hollow. Dobra, ale tak, może oburącz, choć nie, w sumie nie, po co? Oj, moment, co za dziwne dźwięki? Jakby kościotrup jakiś tu się czaił gdzieś. Dobra, oby nie, kochani, oby nie. Teraz tak, tu na dół, czy to już tu? O kurcze. No to jest to, jak się robi dzień przerwy nagle i w międzyczasie gra się w inne gry. No nie jestem pewien, czy to było tu. Autentycznie nie jestem pewien. Mam nadzieję, że tak. Bo teraz każda moja śmierć bez podniesienia tamtych duszyczek to będzie dla mnie osobiście dramat. O, Holender, tutaj na pewno. Tak, to było tu. Tak, 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 chyba pamiętam. Tak, to było tu. Dobra. Aj, niepotrzebny uszczerbek na zdrowiu, już będę musiał uzupełnić to kryształem. Tak. No, to jest to miejsce. I gdzie są moje duszyczki? Zresztą dobra, jeszcze ich nie widzę, ale... Spoko, spoko. Tam są! Dobra, tylko czy ja tam... No nie, tutaj na pewno nie skoczę. Trzeba iść tędy. I tam przeskoczyć, gdzie była ta wiadomość. Hop. Dobra, na szczęście nie zdał... Ej, on cały czas tu jest? Kurczę, myślałem, że już go tu nie będzie. No dobra, jeszcze jeden i po nim. Oj nie, wcale nie. O kurde, o kurde, o szyb. Dobra. No. Dobra, dawaj. O, nie strasz mnie. Fantom pieprzony. Nie, dobra, ale tutaj są. Dobra, dobra, tak jest. Chyba powinno się udać. Jest. Okej, okay, teraz może wiecie co, nam może nawet bez skoku i tam od razu niżej platformę. Aha. O, tutaj. Bo tam na dole, pamiętam, odkryliśmy nową lokację. Ostatnią moją śmiercią. Okej, okay, dobra, co tutaj jest? Tu jeszcze mnie nie było. Warto eksplorować, co my tu mamy? Urna uroków. 10, no kurde, naprawdę multum tych przedmiotów rozdają. O, shit, chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, kolego. Zapraszam, 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 zapraszam. Może oburącz nawet złapie. I twa śmierć? Jeszcze nie. No ale jaki to ma odrzut, ludzie. Kurde, złapać oburącz, taki ciężki miecz i dziabnąć gościa w łeb, naprawdę jest to mega satysfakcjonujące. Okej, ale nie chcę schodzić jeszcze niżej, bo coś tu może jeszcze być przecież. Ale śpiew coraz głośniejszy. Czyżbyśmy zbliżali się już do końca tego pierwszego dodatku? Kurczę, no chyba jeszcze nie. Ale może... Dobra, tutaj byłem, ale jeszcze może tutaj jest coś, co pominąłem przypadkiem. Okej, okay, tam na górę już się nie cofnę. No ale zawsze mogę iść tu. Nie, no tutaj zapętliłem się po prostu. Dobra, no czyli trzeba iść na dół. Przynajmniej z tego miejsca. Okej, okay, spróbuję tam przeskoczyć, oby się moja postać nie przetudlała za daleko. Okej, okay, pięknie. Nie ma ukrytego przejścia, ani tu, ani tu. Dobra, świetnie. Estus z powrotem w łapie. Okej, okay, tutaj sobie mogę zejść bez problemu. Tutaj coś ukrytego? Nie.
kurczę, mało ukrytych przejść. Ale jeszcze nie jesteśmy w nowym miejscu, więc no, jestem teraz delikatnie skonsternowany. Czemu tu jest tak dużo plam krwi? Co tu się stało? Co tu miało miejsce? Okej, jeden żołnierzyk. Okej, ale zanim do mnie dobiegnie, to może zróbmy takie coś sobie. Dobra, i teraz turlu, turlu. No i teraz go dziabra. No i to jest właśnie to, nie można trzymać wciśniętej gałki. O! Kurde, ale bym spadł, ale bym spadł, ale bym spadł. Dobra, pierwsza lepsza okazja do wypicia jest tu i go wypiję, nie, kurde. Nie tyle. Dobra, jest, dobra, udało się. No i teraz. Raz i poprawka. Dobra. Jeszcze z jeden taki cios i po nim. No to może teraz. No, pięknie. Teraz tak. Tam bezdenna dziura, bankowo. Ej, w sumie mam wrażenie, że niepotrzebnie zmarnowałem teraz tą słoneczną broń. Ej, okej, tam będę mógł przeskoczyć. Tam jest już mgliste przejście. Jakby co? Tu nie przejdę po tym. Kurczę, a może przejdę, ale nie chcę próbować, bo nie wiadomo, co jest tam na dole. Dobra, ale tutaj... Tu nic. Dobra, no to chodźmy tymi schodami może. Tam skąd przyszedł ten koleś z mieczem i starczą, z którym walczyliśmy przed chwilą. Nie ma tu dziury w schodach, prawda? Nie ma. Okej. Więc spoko. O, jest i kolejny. Co, a gdzie tam rozbijanie gardy, ziomek? Gdzie rozbijanie gardy? A w ogóle chodź, może backstep się uda. No, rozbił mnie! Dobra. Oj nie. Ale fuk, że tu jeszcze mnie nie dziabnął. Porządniej. Ej, jak, kurczę? O, dobry jest. Dobry. Jeszcze raz. I poprawka. I jeszcze raz. No. Nawet największego z zakapiora wprowadza, nie no, tak ładnie po angielsku, stagger. Czyli no, że jest wstrząśnięty moim ciosem. Dobra, kamyszek, klejnocik. Lewo rozglądaj się uważnie. Czyżby przełącznik, czy po prostu chodziło o tego gościa? No, kurde, duża arena. I śpiew jest naprawdę głośny. No, jesteśmy na pewno na dobrym szlaku teraz. Dobra, rozglądaj się uważnie, czyżby jakaś dziura? Albo nie, tutaj kolejna wnęka. No, dobra, mogę sobie tak się pokręcić. No, czemu trzy otwarte znowu? Nie, nawet więcej, no patrzcie, ile otwartych skrzyń. Ktoś tu był przede mną, bo ja na pewno nie, bo mnie nie zostawił tak przedmiotu. Ej, cały zestaw smoczej krwi. A dobra, pokażcie, jak to wygląda. No nie no, gorsze, lżejsze. Zbroja czarnych rycerzy smoczej krwi. A dobra, a ubierzmy cały zestaw. Aha, czyli dokładnie tak jak oni wyglądali, tak? I ten fajny hełm. Ej, no nieźle teraz wyglądam, naprawdę fajnie. Aha. Tylko, że... Ej, dobra, a zobaczmy, może... Później u kowala... Czym tak właściwie się to ulepsza? Bo jeżeli ulepsza się zwykłym tytanitem, no to można się pobawić w ulepszenie na maksa i wtedy zobaczymy, jak to się ma w porównaniu z tym, co aktualnie mam na sobie. Bo mam teraz zbroję rycerza Alone plus no, nogawice od demona kuźni. No, może faktycznie ten zestaw jest lepszy. No inaczej, w dodatku podejrzewam, że jakiś zestaw zbroi musi być lepszy po prostu od tego, co było. Aha, takie buty. Za wysoko, żeby skoczyć. Chyba, że miałbym zaklęcie, które chroni przed obrażeniami od upadku. Ale dobra, to spróbujmy tamtędy, tak jak mówiłem. Tylko kurczę, żeby mi się to udało, żeby mi się ten przeskok udał. Żeby nie było failu. Dobra, tu gdzie pochodnie to było, tak? Aha. Teraz tak, zeskoczyć tu. Dobra, o, i są schodki nawet, nieźle. Ale pokażcie, jak kolej zginął. Poszedł. Tu. I spadł na pysk. Dobra, to ja tak nie mogę zrobić. Okej, moja wiadomość oceniona. Okej, podejrzewam, że tutaj trzeba. No dobra, hop. Okej, tu kolejne schody. Uda się pod nie wejść. Na górę. No. No kurde. No. A! Nie. Nie, już myślałem, że spadnę. Gdzieś niżej. Dobra, tu mamy jakieś wiadomości. A
tam jest definitywne zejście na dół. Co my tu mamy z tej strony? Nic. Ej, okej, to spróbujmy przeskoczyć może na drugą stronę. Dobra. I co się tu kryje? Ej, moment, czy to jest dokładnie to miejsce, gdzie byłem przed chwilą? No nie, no nie mówcie. Nie, na pewno nie. O! Shit! O kurde, dobra. Wielu przeciwników, to może zaklęcie. O kurde, dobra, załatw mi czasem z zaskoku. Turlaj, turlaj! Nie znam kurczę rewirów, nie znam rewirów niestety. Ale cios mieczem, jak najbardziej w cenie zawsze. Nieważne, czy zna się rewiry, czy nie. O kurde, błąd z mojej strony teraz. O. No nie, ja się nie godzę, żeby tutaj zginąć. Po prostu się na to nie godzę. Nie macie mojego przyzwolenia na zabójstwo. Nie! Dobra, ale zachować jasność umysłu? Shit, dobra, dwa łyki. O, dobra. Nie, muszę jednego z nich zabić. Najlepiej tego, co mam mniej. Dobra, jeszcze jeden poważny cios i będzie po nim. No, przeturlał się akurat, no. Świnia. O kurde, dobra, mój błąd teraz, to był mój błąd. Wybitnie, ale... No! Został skarcony należycie. I teraz skokiem go. Nareszcie staminy. Ale opłaciło się, takie ryzykowne zagranie. Okej, co to jest? Kolejny przedmiot, coś ważnego. Magiczny, migoczący tytanit, jeszcze lepiej. Mały, gładki, jedwabisty kamień, to się do gniazda wrzuci, ale ja to sobie wrzucę między odcinkami jakoś. Okej, dobra, a tu w prawo. Kolejny przedmiot, tam widzę jeszcze następny. Kolejne trzy migoczące. Ej, dobrze, że tutaj wskoczyłem. I balsam winny. Ale winny w sensie guilty, że czuję się winny, czy winny jak z wina? Jak winorośl na przykład. Okej, dobra, tu jest bezdenna dziura. No tutaj... Nie, stop, tam jest jakaś wiadomość. Ale za nisko, żeby tam zeskoczyć po prostu. Dobra, co my tu mamy? Przeczytajmy. Uwaga na duet. No teraz to już trochę nie w czasie, ale ocenię. Niech koleś ma dodatkowy boost do zdrowia. Aha, i teraz ja muszę, podejrzewam, przeskoczyć tam. Dobra. Nie! Nie! Ej! O, dobra, żyję. Pi, bo nie wiadomo, kto to jest. Nie wiadomo, kto tu się czai. I tu jest odpoczynek smoka, tak? Ta lokacja, którą już udało mi się odkryć w poprzednim odcinku, no ale niestety nie przyszło mi wyeksplorować ją należycie. Okej, nie ma żadnego wroga. To jest troszeczkę martwiące. Kłamca, ale pomóż mi. Dobra, co my tu mamy? Smutek. Sorrow. Dlaczego? Dlaczego smutek akurat? Co, czyżby nie było wyjścia? Ale w ogóle zobaczmy, jak ktoś tutaj zginął. Okej, czyli jakaś walka tu będzie, bo on zginął w walce. A może po prostu jak otworzę to przejście, to ktoś nagle na mnie wyskoczy. To mgliste przejście. Dobra, to nie ma tajnego przypadkiem? Nie. Okej, śpiew jest naprawdę bardzo głośny, więc podejrzewam, że tam tuż za ścianą. Wiadla iluzja, przy okazji pomóż mi. No coś mi się właśnie nie wydaje, że to jest iluzja. Aha, no właśnie. Okej, ale co tutaj? Można wejść na górę? Chyba nie. Wymagane mistrz. Ale wymagane do czego? Żeby przedostać się dalej? Kurde, dobra, moment, wyeksplorowałem na pewno tą lokację w całości. Chyba tak, no dobra, no to uwaga kochani, chyba boss kolejny. No, takie wrota wybitne, jakby tam miał być boss. A poza tym odpoczynek smoka zwiastuje jednoznacznie, że tam będziemy mieli do czynienia właśnie ze smokiem. Wymagany sojusznik. Nie wytrzymam tego, pomóż mi. Mam tyle duszyczek. Kurde, tyle duszyczek. No nie chcę tu zginąć. Nie z taką ilością. Kurczę, teraz się zastanawiam, czy nie cofnąć się do Majuli przypadkiem. Moment, dobra. Czy mam jakieś dusze, które mogę wykorzystać? No mam dwie. Dusza wielkiego bohatera to jest 20 tysięcy. Plus dzielnego wojownika to będzie z 10 pewnie. A moja postać ma kolejny poziom. Tak, dobra. To cofamy się do Majuli.
Wybaczcie, że nie sprawdzimy teraz jeszcze tego mglistego przejścia, no ale po prostu boję się, co mogę zastać po drugiej stronie. Więc myk do ostatniego ogniska, stamtąd do Majuli. Ulepszymy sobie postać, jeden level wyżej. I wydaje mi się, że będziemy teraz wrzucać tylko już w inteligencję. Choć w sumie bardziej wskazana by była siła w moim konkretnym przypadku, skoro dzierżę taki ciężki miecz. No ale zaklęcia też mam i niektóre fajne, zwłaszcza jakieś nowe się też pojawiły, które mają wysokie bardzo wymagania, jeżeli chodzi o inteligencję właśnie. Więc kurczę, dobra, no to może naprzemiennie. Część w inteligencję i część w siłę. I tak kurczę, raz za razem. Raz tu, raz tam, raz tu, raz tam. No i to by było w sumie mądre. No, bo teraz w sumie, jeżeli bym inwestował tylko w inteligencję, to będę bardziej inteligentny niż silny. A tego się nie spodziewałem po piecholu w tej grze, naprawdę. No dobra, więc tak, użyjmy duszyczek. Z ekwipunku. Niżej oczywiście, że niżej. Mamy tak, wielkiego bohatera to jest 20 tysięcy. Dobra, i dzielnego wojownika to powinno być 10. 8. Ale i tak starczy na poziom, chyba. Moment, na pewno. Tak, starczy. No dobra, no to w inteligencję. I na pełnym speedzie postaram się tam wrócić i może jeszcze, kochani, w tym materiale zobaczymy, co jest po drugiej stronie. No zobaczcie, na najmniej mam w witalności, dlatego zdrowia tak mało. No bo sorry, jakbym dodał teraz to ile? To jest 30 punktów ledwo. No bez przesady, no nie. Dobra, inteligencja na 41. Mało daje, naprawdę mało. Nie, dobra, do 15. Do 15 witalność, a później reszta inteligencja i siła, tylko i wyłącznie. Dobra. No to powrót do miejsca, gdzie już byliśmy przed chwilą. Nie, stąd będzie najszybciej faktycznie chyba. Dobra, no to może od razu się przenieśmy we właściwe miejsce, teleporcikiem, dobrze? Nie czytajcie kilofu, nie ma sensu. No dobra, kochani, jesteśmy już tam, gdzie trzeba będzie teraz pobawić się w spadanie. Użyłem sobie człowieczeństwa, może faktycznie jakiś znak przyzwania tam się pojawi i od razu na bossa wystartujemy z sojusznikiem, faktycznie tak jak tam zalecali. Dobra, ale tymczasem właśnie z nimi się nie bawimy. A może? Kurde, no. Nie, chciałbym tutaj zmarnować teraz. Niepotrzebnie. Gdzie tu się skakało? Tutaj gdzie pochodnie, tak? Nie, wcale nie, wcale nie, wcale nie. Może tak? Tak, tutaj, dobra. Okej. Okay. Nie wiem, czy za mną skoczył. O kurde, skoczył za mną. Jak niedobrze. Okej, okay, jednego Estusa trudno. O! Nie, nie bij mnie, proszę. Proszę nie. Please don't. Ej, tam powiadacie, tak? No kurde, o shit! Ale mnie zgangbangowali tutaj! Dobra, nie, uciekam, serio. Run like hell. Ucieczka w pełną gębą, ale jeszcze z popiciem oczywiście. Dobra, oni już są tuż za mną. Dobra, skaczecie tu? Jesteście na tyle uporczywi i upierdliwi zarazem, żebyście musieli mnie ścigać. Dobra, tutaj bez problemu się przeturlam, okej. Dobra, tutaj. Okej, jeżeli jest za mną jeszcze peleton, to będzie miał problemy, żeby tutaj zejść. A może nawet spadnie ktoś na pysk i się zabije. Wtedy dostanę darmowe duszyczki. Dobra, chyba już tu mogę, tak? Okej. O, proszę bardzo, jest znak przyzwania. Jest! Z sojusznikiem wystartujemy. Eli o starowym sercu. To nie jest taki znak przyzwania, o jakim myślałem. Kurczę, nie. Wiecie co, ją zostawimy na później, a tymczasem wejdę sam. Po prostu zobaczyć, co się czai po drugiej stronie. A z jej pomocy skorzystam ewentualnie w przyszłości. Ej, no bez przesady, to jest tylko... To jest przeciwnik, czy nie? Okej, dobra. Przeciwnik. Elana, plugawa król... Elana? To jest królowa, ta przy której obrazie można było zaliczyć klątwę, tak po prostu? Dobra, Estus. Dobra. Podejrzewam, że magia nie będzie się jej imać w ogóle, ale sprawdzić warto. No troszeczkę zabrało. Niewiele. O cholera, no wturlałem się praktycznie w jej ognisty pokos. Dobra, jeszcze raz, Estusik. Dobra, no i spróbujmy ją uderzyć może. Spróbujmy ją dziabnąć. No taka jesteś przebiegła, Menda. Dobra. Okej. Okay. O, shit. Dobra, ale chociaż raz ją, żebym uderzył.
Dobra. Uważaj, odsuń się, bo to będzie... Osz. To jest Verstand? No nie, nie, nie. No nie. O, shit. No to ale przerąbane, przecież się z tym gościem tak męczyłem, a teraz on tutaj po prostu sobie biega w charakterze jej sojusznika. O, no to ale lipa. Ale lipa. No to co mi pozostaje teraz? Ewentualnie... A może ją zatruję na przykład? Mogę to zrobić przecież. No, nie, 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 oś, no, i tak się właśnie kończy pierwsza moja potyczka z Elaną Plugawą Królową. No i trzeba będzie się z nią policzyć, ale serio liczyłem na smoka. No dobra, trzeba będzie ją załatwić zanim wezwie Verstanda. Chyba tak trzeba będzie zrobić, kochani, chyba tak trzeba będzie zrobić. Ale to już, kochani, nie w tym materiale, bo ten już w tym momencie skończę. Ale w następnym, mam nadzieję, że już uda się ją zabić. No i wtedy skorzystamy z pomocy sojuszniczki na pewno. Tego możecie być pewni. Dobra, to tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Wielkie dzięki za oglądanie. Pozdro, cześć, hej!